W ten piątek w opactwie westminsterskim spoczęły prochy zmarłego, najdłużej żyjącego pacjenta z chorobą SM, którym był niejaki Stephen Hawking. Bardzo znany na świecie astrofizyk brytyjski, badacz czarnych dziur, człowiek, który napisał książkę Krótka historia czasu, człowiek, który był przedmiotem zainteresowania mediów jak nikt inny z naukowców od czasów Einsteina. Na jego pogrzeb chciało się dostać 25 tysięcy ludzi. Tylko 1000 mógł się tam pomieścić, ale tak wielu ludzi chciało w tym uczestniczyć. Człowiek, który nie wierzył w Boga, ale wcale mu to nie przeszkodziło być członkiem papieskiej akademii. Ale dlaczego wspominam o tym? Ponieważ jest to dobry przykład fascynacji ludzką mądrością. Ludzie, może z tego powodu, że sami odczuwają deficyt mądrości, bardzo rozglądają się za kimś, kto ma nieprzeciętną wiedzę, kto potrafi odpowiedzieć na każde pytanie. A zwłaszcza jesteśmy zainteresowani takimi ludźmi, którzy nie tylko mają wiedzę akademicką, ale też taką mądrość życiową. W starożytności legendą człowieka o niezwykłej mądrości był Salomon. Bardzo dobrze. Czytam Biblię, trochę się interesujemy. To się jakoś wpisało w ogóle w język ludzi na różnych kontynentach, że Salomon był właśnie kimś takim niezwykłym. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale czytamy od 29 wersetu, a Bóg obdarzył Salomona mądrością, wielkim rozumem i rozległością wiedzy, taką jak piasek na brzegu morskim. Mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Był mądrzejszy niż inni ludzie, niż Etan Ezrachita, niż Heman, Kalkol i Garda, synowie Machola. I cieszył się sławą wszystkich okolicznych narodów. Wygłosił też 3000 przypowieści, a jego pieśni było 1005. Wypowiadał się o drzewach, począwszy od cedru na Libanie po hizop, który wyrasta z muru, o zwierzętach i ptactwie, o płazach i rybach. Schodzili się zatem ciekawi spośród wszystkich ludów, by słuchać mądrości Salomona. Przybywali poddani wszystkich królów ziemi, ludzie, którzy zetknęli się z jego mądrością. Tak Biblia opisuje fenomen mądrości Salomona. Niezwykły poziom poznania i mądrość życiowa, bo tak jak czytamy, to też taką mądrością się charakteryzował. I chciałem dzisiaj zachęcić was do tego, byśmy spojrzeli na jeden z przypadków, który został opisany w Biblii, jak właśnie ktoś z bardzo daleka przybył, by słuchać mądrości Salomona, żeby się z nią zetknąć, żeby się przyjrzeć, przysłuchać, porozmawiać. Taką osobą była królowa Saby. Pierwsza Księga Królewska, 10 rozdział. I przeczytamy pierwszych 9 wersetów opisujących właśnie to wydarzenie. Gdy królowa Saby w związku z imieniem Pana usłyszała wieści o Salomonie, przybyła go wypróbować trudnymi pytaniami. Zawitała do Jerozolimy z bardzo okazałym orszakiem, wioząc na wielbłądach wonności mnóstwo złota i drogich kamieni. Gdy przyszła do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co ją nurtowało, a Salomon odpowiadał na wszystkie jej pytania. Nie było zagadnienia, które byłoby dla króla za trudne i na które nie umiałby jej odpowiedzieć. Co za historia! Wyobraźmy sobie, gdzieś tam z dalekiego południa królowa odbywa podróż, bo się dowiedziała, bo usłyszała, że jest w Jerozolimie taki facet,
który wszystko wie, na wszystko potrafi odpowiedzieć, ma błyskotliwy umysł, przy którym ten wspomniany już Stephen Hawking, to tam w ogóle nie ma o czym mówić. Bo ten miał wiedzę wszechstronną, ten tylko w fizyce się tam i czarne dziury badał w kosmosie. A ten i o zwierzętach, i o roślinach, i o życiu, i o władzy, o wszystkim mógł porozmawiać. I tu jest powiedziane, że ona rozmawiała z nim o wszystkim, co ją nurtowało. Kobiety, co was nurtuje? Zadać takie pytanie kobiecie, to trzeba się liczyć z tym, jeśli się tylko zechce otworzyć, to mamy noc całą, ba, tydzień cały, życie całe, bo jest dużo rzeczy, które nurtują kobiety. I on rozmawiał o wszystkim i odpowiadał na wszystkie jej pytania. Nie jestem takim mężczyzną, który potrafi odpowiadać na wszystkie pytania kobiety, nawet własnej żony. A co mówić, jakby jeszcze inne z was mi zadawały takie pytania. Ale Salomon to potrafił. To był naprawdę ktoś absolutnie niezwykły. Gdy więc królowa Saby przekonała się o całej mądrości Salomona, obejrzała pałac, który zbudował, posmakowała potraw przy jego stole, zapoznała się z gronem jego podwładnych, przyjrzała się sprawności i ubiorom jego służby, popróbowała jego napitków, wzięła udział w ofierze całopalnej, którą złożyli w świątyni Pana, nie mogła wyjść z podziwu. Jeden z przykładów mówi, dech zamarł jej w piersi. Tak się zrobiła. A! I tak pewno się zatrzymała i nie mogła złapać oddechu z tego wrażenia, jak niezwykłe było to wszystko jako rezultat mądrości Salomona, bo to przecież on był królem, to on decydował o swoich podwładnych, o tym, co będzie jadał, jak będzie wyglądał jego pałac, jak będą ubrani jego służący, co będzie pił i tak dalej. To było wszechstronny facet i to wszystko wywoływało takie wrażenie. Nie tak jak z nami czasem jest, że my tam w czymś jednym jesteśmy dobrzy, a w drugim całkowicie do niczego. Jest jakiś muzyk, który pięknie potrafi tam na tych strunach pociągnąć albo na klawiszach, ale jak wejdziesz do niego do domu, to się za głowę człowiek łapie, że on nie potrafi posprzątać we własnym pokoju, a jest artystą. Jeśli chodzi o Salomona, to on nie przyjął tej kobiety w saloniku specjalnym, owalnym czy tam jakim, w takim wybranym, szczególnym miejscu, gdzie kwiatki ładnie stały postawione i było posprzątane. On ją wpuścił do wszystkiego. Ona przyjrzała się wszystkiemu. Ona obserwowała, rozmawiała. I to wszystko wywołało wielkie wrażenie, że w końcu powiedziała do króla. Prawdą były te wieści, które słyszałam u siebie o twoich wypowiedziach i o twojej mądrości. Nie wierzyłam jednak tym wieściom, dopóki nie przybyłam i na własne oczy nie zobaczyłam tego wszystkiego. Nie opowiedziano mi nawet połowy tego, co tutaj widzę. Przewyższasz mądrością i powodzeniem to, co się o tobie mówi. To mamy jeszcze następny aspekt tej mądrości Salomona, że słowa nie wyprzedzały rzeczywistości życia. Ileż razy nam się zdarza tak, że albo sami tak opowiadamy o tym i o tamtym, jak co my potrafimy, jak my zrobimy, a jak przyjdzie co do czego, to w praniu się okazuje, że bida. Ile razy nam się zdarza słyszeć jakiegoś człowieka, jak opowiada, jak się tam prezentuje, jak barwnie opisuje swoje przeżycia, osiągnięcia i tak dalej. Jak przyjrzy się bliżej, to czar opada. Tu natomiast w przypadku Salomona mądrością
i powodzenie przewyższa wszystko to, co się o tobie mówi. Tak tu jest powiedziane. Nawet połowy tego nie usłyszała, co zobaczyła. Widzicie tę różnicę? Więc Salomon był kimś takim. I dalej czytamy. Jakże szczęśliwi są twoi poddani. Jakże szczęśliwi są ci twoi słudzy, którzy stają przed tobą i wciąż mogą słuchać twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, twój Bóg, który cię sobie upodobał i posadził na tronie Izraela. To dzięki temu, że Pan pokochał Izraela wieczną miłością, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. No to się nie uśmiechajcie, to jest w Biblii. Gdy czytamy te słowa, to ktoś by mógł odnieść wrażenie, że królowa Saby, jak się przyjrzała, to się nawróciła do Pana Boga. Słowa ku czci Jahwe, bo tutaj też powiedziała, że niech Pan będzie błogosławiony, nie były żadnym wyznaniem wiary. Nie jest tak, że ta królowa wróciła jak ten eunuch z Etiopii, nawrócony po chrzcie, pojechał radując się do domu. Ona wyraziła zgodnie z formułą dyplomatyczną hołd bóstwu opiekuńczemu, bo tak to się wtedy robiło, jeśli się w jakimś kraju było się, czy wychwalało Boga tego kraju, tego narodu, czy tego człowieka. I to raczej tylko o to tutaj chodziło. Więc dlaczego mamy tę historię w Biblii? Otóż postawa królowej z południa zadziwia stopniem zaciekawienia, poniesionych nakładów, zainteresowania, by z bliska spotkać się z Salomonem. Przecież to nie była kobieta ze wsi. To nie była kobieta, którą jak wprowadzisz do Forum Gdańsk, to nie wie, w którą stronę pójść. Taka jest zakręcona tym szkłem, tymi światłami, tym wszystkim, co zobaczyła, tymi reklamami i tak dalej. To była kobieta królowa, kobieta, która miała też swoje królestwo, która miała też swoje sługi i swoje stoły i swoje posiłki i tak dalej. A tak ją wciągnęło, tak się zainteresowała, że postanowiła odbyć długą drogę, że postanowiła zawieść temu Salomonowi dużo różnych bogactw, jak przeczytaliśmy, która poświęciła czas, nie wpadła jak dzisiaj dyplomaci na 45 minut porozmawiać i już myk w samolocie dalej, tylko była tam długo. Chciała poświęcić uwagę mądrości Salomona, jego wyrokom, jego przypowieściom, odpowiedziom na jej pytanie. Znaczy, mądrość Salomona, jak wiemy z Biblii, choć tak niezwykła, nie uchroniła tego człowieka od upadku, od bałwochwalstwa, od nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Faktycznie my dzisiaj z punktu widzenia Nowego Przymierza, z punktu widzenia wiary w Jezusa Chrystusa, nie zachwycamy się Salomonem. Nie ma się czym aż tak zachwycać, powiedzielibyśmy dzisiaj. Ta mądrość Salomona, choć tak niezwykła, chociaż sprawiła to, że dech zaparło tej kobiecie, nie spowodowała żadnego nawrócenia, nie zmieniła tej kobiety od środka. Ale uwaga, chociaż się nie nawróciła do Boga, to w ustach Jezusa stanowiła przykład wielkiego zaangażowania, bo jak wiemy, królowa z południa, mówił Jezus, powstanie na sąd wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Salomona. Czy Salomon rzeczywiście był wart aż takiego podziwu? Powiedzielibyśmy, że pojawia się tu w tej historii z punktu widzenia Nowego Przymierza zdumiewająca niewspółmierność zainteresowania w stosunku do rzeczywistej wartości. Tak był mądry, ale zrobił też tyle rzeczy, których należałoby się wstydzić, których chcielibyśmy uniknąć, których absolutnie nie powinniśmy robić.
Ta jego mądrość, niezwykła mądrość z jednej strony, nie uchroniła go przed błędami. I chciałem, żebyśmy dzisiaj tak trochę wzięli pod uwagę tę historię, myśląc o tym, jak bardzo ważną rzeczą jest to, aby nasze życie, aby nasza uwaga skupiła się na Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Bo w czasach, gdy Jezus chodził po ziemi i gdy wypowiedział te słowa, doszło do właśnie jakiegoś takiego paradoksu, do czegoś takiego niezwykłego, że Żydzi za czasów Jezusa fascynowali się różnymi rzeczami, oddawali się różnym pasjom, mieli swoją religię, mieli swoje obyczaje, mieli swoją historię, a oto pojawił się między nimi Syn Boży. Syn Boży, Bóg prawdziwy, pojawił się pośród nich, Zbawiciel świata, przyszedł do swej własności, jak mówi Pismo. Nie musiał więc żebrać, nie musiał więc prosić o uwagę, nie musiał prosić o audiencję, nie musiał prosić o przyjęcie, o otwarcie drzwi, bo on przychodził do swego. Jak przychodzisz do swojego domu, to nie musisz prosić, żeby ktoś pozwolił ci wejść do twojego domu, bo to jest twój dom. Jezus przychodził do swojej własności, ale swojego nie przyjęli, mówi Pismo. Ktoś tak ważny został tak źle potraktowany. Co za niedorzeczność. Tak niewielki odzew na obecność Syna Bożego na ziemi. Wtedy, gdy Jezus chodził po ziemi, tak właśnie było. I biorąc to pod uwagę, chciałbym, żebyśmy przemyśleli parę rzeczy odnośnie nas dzisiaj i naszej postawy, i naszej fascynacji. Bo prawdą jest, że wciąż oddziałują na nas rozmaite siły, które przyciągają naszą uwagę, które skupiają nasze zainteresowanie, które sprawiają, że czegoś chcemy, że po nocach do czegoś tam dążymy, że mamy to w głowie, że odbywamy podróż i tak dalej. Jest coś takiego, jakaś taka siła, która popycha człowieka do wielu poświęceń, żeby zetknąć się, żeby zobaczyć. No najbardziej takie to widowiskowe jest to, gdy ludzie chcą właśnie człowieka jakiegoś zobaczyć, jakiegoś wielkiego artystę. To jak się ktoś taki tam pojawia na plakatach, że będzie w mieście czy coś, to ludzie już przestawiają swoje zadania, obowiązki, urlop biorą z pracy i tak dalej. Zbierają pieniądze, bo bilety na takie spotkania nie kosztują 15 zł oczywiście, więc się organizują, umawiają się, że razem pójdą, bo to będzie wielkie wydarzenie, bo będzie można zobaczyć kogoś takiego. Sportowcy teraz na czasie temat. Jak Lewandowski miałby pojawić się w centrum Gdańska o określonej godzinie, ilu ludzi by rzuciło swoje zadania, swoje obowiązki, zaniedbałoby, naraziło się, żeby tylko zobaczyć i może jeszcze kartkę mu podetknąć, żeby tam szrajbnął ten swój podpis. I potem na ścianie tego, że mam podpis Lewandowskiego. No coś takiego jest w ludziach. Czasem także ewangeliści przyciągają taką uwagę niektórych chrześcijan, że taki ewangelista, przecież wiadomo, co ewangelista będzie mówił, żeby się nawrócić do Pana Jezusa. I ci, którzy się już nawrócili do Pana Jezusa, przebierają nogami, żeby tego ewangelistę zobaczyć. No bo jest charyzmatyczny, bo jest jakiś taki niezwykły. I właśnie my dzisiaj rozważamy taki przypadek, że oto jakaś tam niezwykłość przyciąga, potrafi przyciągnąć tak uwagę, żeby się spotkać, jak Dalaj Lama przyjechał kiedyś do Gdańska, to Wałęsa się nawet z nim chciał spotkać. Wałęsa, najmądrzejszy Polak, koniecznie chciał posiedzieć przy Dalaj Lamie i chwilę porozmawiać. A oto dane nam jest poznać Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, żyjącego Pana, tego, który
jest blisko nas. Nie każda mądrość jest warta zainteresowania. Nie każda mądrość jest godna tego, żeby za nią biegać, żeby się jej przypatrywać, żeby płacić za nią i tak dalej. Słowo Boże nas wyraźnie o tym poucza. Na przykład list Jakuba 3:13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Halo? Jest ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Oto jest sposób objawiania prawdziwej mądrości, tak mówi Słowo Boże. Niech nie napisze książkę, niech tam nie wymądrza się gdzieś na jakiejś scenie, w jakimś forum, na jakiejś dyskusji panelowej i tak dalej. Niech to pokaże swoimi uczynkami przez dobre postępowanie. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Jest wielu dzisiaj, nie będziemy mówić tam o świecie, ale mówmy o sobie. Jest wielu dzisiaj takich chrześcijan, którzy bardzo mądrze się wypowiadają na każdy temat, jak Salomon, na każdy temat potrafią, mają zdanie i wiedzą co i jak, ale wystarczy, że mu coś powiesz trochę, co mu się nie spodoba, co go gdzieś tam ukłuje w duszę leciutko. To od razu jest kłótliwość, zazdrość, obrażalstwo i łzy, i że mnie nie doceniacie. Ja taki jestem wyjątkowy, a wy mnie nie doceniacie. To ja sobie stąd idę, bo wy mnie nie doceniacie. To jest mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Nie mówimy, że to nie jest mądrość, ale to nie jest mądrość, która jest z góry, mówi Słowo Boże. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych uczynków, niestronnicza, nieobłudna. Oto jest mądrość, która jest z góry. Taka mądrość, której zabrakło Salomonowi, ale którą ma nasz Pan Jezus Chrystus i którą objawił, gdy chodził tutaj po ziemi i do której wzywa nas wszystkich, byśmy tę mądrość, tę Jezusową mądrość praktykowali, pragnęli, za nią się rozglądali, jej poświęcali uwagę. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 22 werset. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i uwaga, i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co u świata niskiego rodu i co wzgardzone wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Słowo Boże wyraźnie przeciwstawia tutaj mądrość świata mądrości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie ukrzyżowanym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił.
wyraźnie w natchnieniu Ducha Świętego apostoł Paweł pokazuje, że lud Boży, że chrześcijanie nie powinni rozglądać się za mądrością tego świata i za nią tam dążyć, bo ta mądrość ludzka jest głupstwem w oczach Bożych. Natomiast to, co w oczach świata jest głupstwem, co nie będzie zaliczone nigdy za żadną mądrość, jest mądrością Bożą w Chrystusie Jezusie. I dlatego bardzo ważne jest, abyśmy byli ludźmi, którzy poszukują mądrości Chrystusowej, mądrości, która jest w Nim uosobiona, objawiona. Jeśli komuś brak mądrości, czytamy w liście Jakuba 1:5, niech prosi Boga, który obdarza wszystkich chętnie i bez wypominania, będzie mu dana. Mądrości nie takiej, co się na uniwersytecie uczymy, ale mądrości Bożej, mądrości życiowej, mądrości takiej, jaka była w Jezusie Chrystusie. I właśnie chciałbym, byśmy się na tym skupili, jakiej mądrości my się od Jezusa możemy nauczyć i jak ją możemy praktykować, jak możemy korzystać z tej mądrości Jezusowej. Bo wiemy, że za czasów Jezusa ludzie się powierzchownie zachwycali Jezusem. Owszem, zachwycali się. Mamy na przykład fragment na zakończenie czy podsumowanie kazania na górze. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. I ludzie na koniec kazania na górze, tam nad tym, na tym zboczu nad Jeziorem Galilejskim robili och, ach i ze sobą mówili, jaki gość, ale powiedział. Jeszcze nikt tak nie mówił, jak ten mówił, ale, aleśmy se posłuchali, ale uczta duchowa dzisiaj była, aleśmy intelekt sobie nasz się pocieszył wreszcie, bo to wszystko tak wszędzie to na tej Galilei tłumoki, a tu taki mądry człowiek się pojawił, niezwykły. I tak się tam ze sobą rozmawiali. Jest jeszcze jedno miejsce, które chcę przywołać w tym momencie. W Ewangelii Łukasza 11:27. A gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. I taki pean uwielbienia dla matki Jezusa, bo łono to rozumiem, że o to tu chodzi. I piersi, no to wiadomo, czyje piersi tutaj, o które chodziło. I taki trochę jak ta królowa Saby, też tak właśnie błogosławiony naród, który ma z tobą do czynienia i tak dalej. I właśnie taki zachwyt. Ale faktycznie mądrość, ówczesna mądrość tego świata była w opozycji do mądrości, którą objawiał Jezus Chrystus. Nie miejmy złudzeń, bo na przykład w Jana 7:44 czytamy, niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli wtedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść, czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. I to oddaje atmosferę tego, co działo się na salonach Jerozolimy w tamtym czasie w stosunku do Jezusa. Co się mówiło i co się pisało w wyborczej wtedy na temat Jezusa. Że to tylko motłoch się zajmuje tym Jezusem. Jest przeklęty. My mądrzy w coś takiego się nie pakujemy. Więc widzimy wielką rozbieżność między mądrością Jezusową a mądrością tego świata. Tak było wtedy i zapewniam was w imię Boże, że tak jest do dzisiaj. Że mądrość tego świata to nie jest mądrość Boża. Mądrość w Chrystusie, mądrość Chrystusowa jest inna. O co chodzi w tej prawdziwej mądrości? Podczas gdy w tym świecie
Jest widoczna mądrość naturalna, zmysłowa, demoniczna nawet, jak żeśmy przeczytali. Mądrość wrodzona, bo są ludzie, którzy się tak jakoś mądrzej zachowują od dziecka, a inni cały czas głupoty popełniają i starzy i dalej są głupi, całe życie się uczą i głupi umierają. Podczas gdy coś takiego jest w tym świecie widoczne, gdy zaczynamy patrzeć na Chrystusa, zaczynamy dostrzegać inny typ mądrości. Słowo Boże nam tutaj mówi, że chodzi o coś więcej. W stosunku do tego, co ta kobieta mogła uzyskać od Salomona, czemu się tak poświęciła, to, co jest w Chrystusie, to jest coś więcej. W Chrystusie chodzi o coś więcej. Nie tylko, żeby Go posłuchać, poczytać. Chodzi o coś więcej. I chciałem właśnie to dzisiaj wyłuskać i was zachęcić do tego. I pokazać to dzisiaj, i głośno to powiedzieć, że jest możliwe codzienne korzystanie z nadzwyczajnej mądrości poprzez osobistą więź z Panem Jezusem Chrystusem. Poprzez kontakt, codzienny kontakt z Panem Jezusem. Ta mądrość Jezusowa w nas zaczyna się od zaufania Jezusowi. Od całkowitego zdania się na Jezusa. Apostołowie zrobili kiedyś ten pierwszy krok, gdy Jezus przechodził i powiedział do jednego, drugiego, piątego, pójdź za mną, pójdź za mną. Oni na te słowa okazali zaufanie Jezusowi i zostawili wszystko i poszli za Nim. I od tego momentu zaczęło się ich czerpanie z mądrości Jezusa Chrystusa. Wiemy, że to trwało długo, parę ładnych lat to trwało, zanim oni weszli w tę mądrość praktycznie, ale tak się właśnie zaczęło. Piotr powiedział kiedyś, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Tak właśnie w rzeczywistości było. I się nie idzie, jeśli się nie ufa, nie zostawia się wszystkiego, jeśli się nie ufa temu, kto nas do tego wzywał. Bóg wezwał kiedyś Abrahama, żeby zostawił wszystko i poszedł, dokąd On go poprowadzi. I Abraham zaufał Bogu, uwierzył Bogu i poszedł. I poczytane mu to za sprawiedliwość i stał się ojcem wszystkich wierzących. Mądrość Boża się zaczyna w życiu człowieka, ta prawdziwa mądrość Boża, od tego, że swoje życie zwierzamy w ręce Chrystusa Pana. Że okazujemy Mu zaufanie, że wierzymy Mu, że postanawiamy związać swoje życie z Nim, tak jak wtedy apostołowie zostawili swoje zajęcia i dzień w dzień potem byli z Jezusem. Gdy chodzili z Jezusem, gdy zaczęli chodzić z Jezusem, to zostali wchłonięci przez tę Jego mądrość. Patrzyli na to, co On robi i mogli to stosować, tym zaczynali żyć. Gdy się od Jezusa gdzieś tam oddzielili, to robili różne głupoty. Zauważcie, że na przykład przy Jezusie nie rozmawiali, kto z nich jest najważniejszy. Tylko jak gdzieś tam byli na boku, to jest pyta, o czym tam żeście rozmawiali w drodze? No i się wstydzili tego. Bo gdy byli z Nim, w tym zaufaniu, w tym oddaniu się jako swojemu mistrzowi, rabiemu, mówiąc językiem żydowskim, to byli jakby tą mądrością Bożą już ogarnięci. Wystarczyło tylko być z Jezusem. Mało tego, Jezus wzywał do naśladowania Go, czyli nie tylko przypatrywania się, ale stosowania wszystkiego, co u Niego można dostrzec, co można było dostrzec. I właśnie mądrość Boża w naszym życiu objawia się w ten sposób, że po zaufaniu Jezusowi robimy, mówimy, myślimy, działamy tak jak Jezus. Robię tak, ponieważ tak zrobił mój Pan.
Mówię tak, bo tak powiedział Pan. Gdy coś takiego praktycznego zaczynamy robić w obrębie własnej rodziny, w obrębie pracy zawodowej, w sąsiedztwie, w zborze, w podróży, to wtedy w nas pojawia się prawdziwa mądrość Boża. Mądrość, która jest w Chrystusie, bo Chrystus jest naszą mądrością. I wtedy oczywiście różne mądrale tego świata mówią, co to za głupota, przecież tak się nie robi. Przecież to frajerstwo, przecież to jakieś, nie wiem, ograniczenie. Ale w oczach Bożych, ty i ja, jeśli tak to stosujemy, naśladujemy Jezusa dokładnie w poniedziałek i w środę i w piątek, nawet w piątek wieczorem, gdy się weekend zaczyna i wszyscy śruby dostają, bo teraz będzie weekend, a my postępujemy tak jak Jezus, to jesteśmy mądrzy. To jest mądrość. To jest prawdziwa mądrość. Mało tego, mądrość Boża w Chrystusie to posłuszeństwo temu, co powiedział Jezus. To nie tylko naśladowanie tego, co zrobił Jezus, bo Jezus pewnych rzeczy nie zrobił, które my musimy zrobić, ponieważ Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Więc my nie znajdziemy nigdy przykładu w Jezusie praktycznego, że na przykład widzimy Pana Jezusa, jak sobie wyłupi oko albo odetchnie sobie rękę w przenośni. Bo On mówił, jeśli cię gorszy twoje oko, to wyłup je, bo lepiej będzie dla ciebie, żebyś bez oka wszedł do Królestwa Bożego, niż z obydwoma poszedł do piekła. Jezus nigdy nie musiał tego robić, bo Jego oko nigdy nie gorszyło. Rozumiecie? Jezus nie musiał nikogo przepraszać, ponieważ On nigdy nie zrobił niczego przeciwko bliźniemu swemu. Rozumiecie? A my niestety, ale musimy nieraz przepraszać. Lecz Jezus właśnie nas tego uczy. Żebyśmy, jeżeli mamy coś przeciwko komuś, to żebyśmy się przestali tu bawić w kościół, tylko najpierw poszli i pojednali się z tym człowiekiem. Najpierw załatwili sprawę, a potem przychodzili tu i śpiewali pieśni i wznosili ręce i różne duchowe rzeczy wypowiadali. Więc zaufanie Jezusowi, naśladowanie Jezusa w tym wszystkim, co dobre, co wiemy, jak On postępował, i posłuszeństwo Jezusowi w tym wszystkim, w czym On nas wzywa do pokuty, do upamiętania, do naprawienia naszych dróg. Czyli jeszcze krócej mówiąc, stosowanie Słowa Bożego na co dzień w życiu. To jest mądrość Boża. Pan na koniec kazania na górze opowiedział o dwóch budowniczych, którzy budowali dom. Jeden zbudował na piasku. I to był człowiek, który słuchał słowa, ale go nie wykonywał. I to był człowiek głupi, tak jest powiedziane. Mądry natomiast to jest ten, który zbudował na skalę. I to jest taki człowiek, który gdy słucha Słowa Bożego, jest mu posłuszny, jest człowiekiem stosującym Słowo Boże w życiu na co dzień. Czy to jest jasne, co mówimy? Mądrość jest ukryta w Jezusie, ale to nie jest mądrość teoretyczna. I jeżeli my się tylko skupimy na tym, co tam Jezus mówił, jak tego, i tak się tym będziemy zachwycać na niedzielnych nabożeństwach, a nie będziemy tego praktykować na co dzień, to jesteśmy głupi. Budujemy na piasku. Któregoś dnia przyjdzie wicher i wszystko zmiecie i nas nie będzie. Mądrość polega na tym, że stosujemy na co dzień słowa Jezusa, przypatrujemy się Jezusowi i Go naśladujemy, jesteśmy Mu posłuszni. Ufamy Mu i tę ufność wyrażamy w tym praktycznym naśladowaniu, stosowaniu się do Jezusa. Królowa z południa, powiedział Pan, powstanie na sąd wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Salomona. Tu chodzi o coś więcej,
O Jezusa chodzi, o Zbawiciela świata, o wieczność, o żywot wieczny chodzi, o chwałę Bożą chodzi. Królowa Saby, aby poznać mądrość Salomona, wyruszyła na krańce ziemi, a mądrość Salomona to jest nic w porównaniu z Jezusem, Synem Bożym, Zbawicielem. Powiedziane jest, że ona stanie z tym pokoleniem na sąd i je potępi. W jakim sensie potępi? Co ona będzie miała takie źberło, bo potępiam? Ona tam nic nie będzie miała do powiedzenia. Ona stanie raz z tym pokoleniem, które właśnie nie przyjmuje Jezusa, nie chce stosować się do tego, co powiedział Jezus, do czego wezwał, nie wyraża praktycznie wiary w Jezusa. Stanie z tym pokoleniem i je potępi, bo jej postawa faktycznie ogromnie zawstydzi to pokolenie, które miało Jezusa na wyciągnięcie ręki i nic z tym nie zrobiło. Ta kobieta pojechała taki kawał, żeby Salomona posłuchać, a to pokolenie ma Jezusa na wyciągnięcie ręki i nic z tym nie robi, i w ogóle się odwraca od Jezusa i się nim nie zajmuje. Można by powiedzieć, że przykład tej królowej z południa zostanie użyty jako argument przy ogłaszaniu wyroku. Wyrok potępiający, bo nawet ta kobieta, ta królowa Salomona tak daleko poszła słuchać, a wy nie chcecie słuchać mnie, a wy lekceważycie mnie. A co z nami, bracia i siostry? Kim jest dla nas Jezus Chrystus? Jak wiele ze względu na Jezusa Chrystusa gotowi jesteśmy zrobić? Jak daleko pójść? Jak długo wytrwać w różnych przeciwnościach, w prześladowaniu, w zlekceważeniu, w niezrozumieniu? Jak długo? Na sąd wraz z tym pokoleniem, które dzisiaj żyje, czyli z nami, myślę, że staną różni ludzie i będą potępiać wielu spośród tego pokolenia, spośród dzisiejszych chrześcijan, bo oni zrobili różne rzeczy, czy robią różne rzeczy ze swoich celów, a my niewiele robimy, jeśli chodzi o Jezusa, a tu chodzi o coś więcej niż tylko jakiś zachwyt, jakiś podziw dla mądrości. Na przykład na sąd wraz z nami staną miłośnicy Izraela i potępią nas, bo oni, żeby w jakiś sposób dać wyraz miłości do Izraela, to co rok do Izraela jadą, to książki różne tam rozpropagowują, piszą, czytają, na spotkania specjalne, na konferencje jeżdżą, proizraelskie i tak dalej, bo oni są zachwyceni narodem wybranym. Oni to robią, a my? A my, jeśli chodzi o Jezusa? A przecież tutaj chodzi o coś więcej. Chodzi o Jezusa, o Zbawiciela. Na sąd wraz z nami staną różnej maści filantropi i potępią nas, bo oni, aby nieść pomoc, aby podawać rękę ludziom, którzy są w potrzebie, jadą do Afryki i wiercą studnie, żeby oni tam mieli wodę, albo budują sierocińce, albo coś tam, poświęcają się, sprzedają posiadłości, jadą, oddają czas, żeby pomagać. Jak jest jakaś akcja w mieście, są gotowi założyć jakąś tam pomarańczową koszulkę z napisem jakiejś organizacji charytatywnej i pomagają. Zbierają żywność, stoją w marketach, zbierają żywność i tak dalej. A przecież tutaj chodzi o coś więcej. Chodzi o Zbawiciela, chodzi o naśladowanie Go, chodzi o mądrość Bożą, chodzi o nasze życie, o naszą wieczność. Na sąd wraz z nami stanie wielu rzymskokatolików i potępią nas, bo oni każdego ranka są na mszy, a nam trudno nawet w niedzielę czasem się zebrać na czas. A przecież tutaj chodzi o coś więcej. Tu nie chodzi tylko o uczestnictwo w jakimś nabożeństwie. Tu chodzi o nasze oddanie się Panu, chodzi o wydanie świadectwa przed Nim, w Jego oczach, że my Go szanujemy ponad wszystko, że my się zachwycamy Nim bardziej niż królowa z południa Salomonem. Niech nam zacznie chodzić o coś więcej.
Może nawet na sąd wraz z nami staną kibice piłki nożnej i potępią nas, bo oni, żeby obejrzeć mecz, pojadą aż do Moskwy. Jeden aż traktorem pojechał i do Moskwy dojechał Niemiec. Bo chce, bo to jest takie ważne, bo to jest takie wielkie. A przecież tutaj chodzi o coś więcej, bracia i siostry. Tu chodzi o Jezusa Chrystusa, jedyną drogę, prawdę i życie. Chodzi o zbawienie nasze. Jak On nas widzi? Pan widział tę kobietę ze starożytności, jak pojechała, żeby się spotkać z Salomonem. Czy patrząc dzisiaj na Gdańsk, na jego okolice, patrząc na ciebie, widzi takie zainteresowanie jego osobą, jego drogą zbawienia i jego kościołem? Mam na koniec dobrą nowinę. Niektórzy z nas nie staną na taki sąd. W ogóle nie będą na takim sądzie. Bo naprawdę wstępują w ślady Jezusa. Bo narodzili się na nowo, bo pokochali Jezusa, bo wszystko przeorientowali w swoim życiu, bo w cudzysłowie sprzedali wszystko i poszli za Jezusem. Chrystus Pan i Jego sprawy są na pierwszym miejscu, są ponad wszystko. Wszystko inne jest nieważne. Gotowi jesteśmy stracić każde pieniądze, każdy czas, każde siły ze względu na Jezusa Chrystusa. Nie staniemy na sąd. Nikt nas nie będzie potępiał. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Alleluja. Powstańmy do modlitwy.